Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydry tęcza i wiadro brokatu. Przychodzę do was z taką krótką pogadanką, kompletnie nieprzygotowaną. Tak mi się dzisiaj nasunęło o rytuale egipskim miłości. Dlatego, że od jakiegoś czasu mnóstwo na mailach dostaję pytań a propos, czy robię, wykonuję ten rytuał, czy ten właśnie rytuał, jak to działa, jak to jest. Słuchajcie, i przyszłam ze swoim zdaniem, bo mam już dosyć tłumaczenia i kombinowania a propos tego rytuału egipskiego. Otóż wygląda mi na to, że ten wielki rytuał egipski, a rozmawiacie tutaj z historykiem, który ma dostęp do różnych archiwów, tak, na moją legitymację, że tak powiem, indeks na tej zasadzie. Pewnych rzeczy poszukiwałam również w różnego rodzaju podręcznikach, książkach, czy na przykład noże rytualne egipskie, tego typu rzeczy, także gdzieś tam się z tym zetknęłam i pewne rzeczy mają sens. Natomiast ten cholerny, że tak powiem, rytuał egipski, co ja się muszę natłumaczyć i spędza mi to sens, powie, kto się w głowie nie mieści. Słuchajcie, dla mnie jest to trochę na tej zasadzie, że ktoś wymyślił sobie szumną nazwę i z tej szumnej nazwy poszła fama, potem po tej famie, że to po prostu działa. Nie, to nie jest oczywiście spętanie, ale tutaj już kasę trzepiemy, już się dzieją rytuały egipskie. Pierwsze, co chciałam powiedzieć, rytuał jest rytuałem, czy nazwiemy go egipski, czy mezopotamski, czy rytuał Nabuchodonozora, czy rytuał Asurbanipala, czy rytuał, nie wiem jaki, to jest tylko nazwa. Rytuał jest rytuałem, moc jest mocą, intencja jest intencją i to po prostu działa bądź nie działa. Natomiast z tymi egipskimi mam już pokorzonki włosów tłumaczenia, dlatego że jak to działa najczęściej? Ktoś zgłasza się do osoby czyniącej, czy prawidłowo, czy oszusta reklamującego się, nieistotne. Oczywiście w depresji, bo on odszedł, co zrobić, żeby wrócił. Jaki jest schemat? Pierwsze proponują uroki. I to jest normalne, bo uroki miłosne robiło się od wiek wieków. Uroki miłosne robiło się zawsze. Magia ludowa jest tego pełna. Nie nazywa się to szumnie, no przecież magia ludowa jest faux pas. To w ogóle gdzieś tam już stare retro, vintage, vintage jest mało ważne. No dobrze, urok nie działa. No to teraz proponujemy, no nie jest to spętanie, proponujemy rytuał egipski, którego nikt nie widział, nikt nie słyszał, nie ma żadnych historycznych wzmianek realnych, które by taki rytuał pokazywały, jak wykonać. Dlatego, że Egipcjanie założy się, że robili swoje rytualiki miłosne, bo to odkąd po prostu pojawił się człowiek jaskiniowy i miał pomysł na to, żeby coś rytualizować, to na pewno miłosne rzeczy były, ale nie ma tego w żadnych dokumentach historycznych źródłach rzetelnie opisanego. Rzetelnie są opisane rytuały zmarłych egipskie, rytuały przechodzenia na drugą stronę. Tym oni się przede wszystkim zajmowali, nawet te ich noże rytualne przede wszystkim były po to, żeby właśnie, no, powieki, usta, tu poprzecinać, tu poszywać, żeby to miało ręce i nogi. Są na to historyczne wzmianki, historyczne źródła. Natomiast ktoś wymyśla rytuał egipski, ale dopłać 500, to ci zrobię. Ile osób mi się pyta o ten rytuał egipski, który nie działa, dlatego że nie istnieje, po pierwsze, a po drugie dlatego, że jeżeli nie zadziała urok, czy z magii ludowej, czy z magii wikańskiej, to jest władowanie energii, władowanie intencji do pewnych rzeczy, no to trudno, żeby zadziałał wymyślony, egipski, pięknie nazwany jest egipski, jest nie stąd w ogóle, jest tajemniczy, jest taki fajny i jest świetny w ogóle, tak samo jak magia wudu jest super. Nie, nasze żadanice, nasze laleczki nie są super, chociaż też są laleczki, ale wudu jest fajne, bo jest daleko. A jak coś jest daleko, to jest lepsze i jest bardziej. Potem, jak już nie zadziała egipski, proponowane są za kolejny 500, żeby to tylko 500, spętania. I ja po prostu na tych mailach natłumaczę się jak wariatka, że magia miłosna działa w ten sposób, że jeżeli coś człowieka opętało, coś w niego wlazło,
Ktoś jemu zrobił urok, żeby go odciągnąć, przyciągnąć i gdzieś się człowiek miota. To oczywiście urok miłosny zadziała, bo polega to na tym, że oczyszczamy delikwenta i on może myśleć. I nagle zaczyna myśleć, że jednak to jest wartościowe. Wtedy zadziała. Ale jeżeli delikwent chce sam odejść, jest taka jego wolna wola, albo sobie mietkuje, czyli tak naprawdę robi sobie jaja z drugiej osoby, to żadne uroki nie zadziałają. Co może zadziałać? Zadziałać mogą spętania, ale moje zdanie na temat spętań to wy już znacie, że tak naprawdę są dwa filmy na moim kanale a propos spętań i tak naprawdę spętania to jest zabawa z demonami, zabawa z przywołaniem, z pieczęciami, tego typu rzeczy. I tak naprawdę nie sądzę, że ktoś, kto ma taką wiedzę i umiejętności, będzie takie rzeczy robił za kasę. Bo on może zrobić takie rzeczy, żeby mieć kasę, że nie musi komuś czegoś oferować. To jest w ogóle, i to jest logiczne. Dlatego chciałam tak na krótko i na szybko powiedzieć wam, nie dajcie się zwieść szumnym nazwom rytuału mezopotańskiego na przyciągnięcie nie wiem czego. Rytuał z Uruk-hai na władzę, siłę, moc i potęgę. To jest po prostu się w głowie nie mieści, co się dzieje z tymi nazwami, kombinowaniem. Magia jest magią. Czy ty pstrykniesz palcem z odpowiednią intencją, czy ty zabijesz czarną kurę o północy, wyjdzie na to samo. Nie ma magii lepszej i gorszej. Nie ma gorszego, lepszego rytuału, a nadajecie się, dlatego to jest takie typowo, tak, no miałam naprawdę ileś dziesiąt maili a propos rytuału egipskiego. Czy pani go wykonuje, czy pani go robi, czy pani o nim słyszała, kto go robi. Ja bym bardzo chciał, bo to na pewno zadziała. Ja nie wchodzę na żadne fora ezoteryczne, bo ja powiem wam, jak to się dzieje. Pojawia się wróżka, która coś wymyśla i coś robi. Zakłada 10 kont, gdzie chwali swój rytuał egipski, że jest rewelacyjny i zadziałał. Kolejne 5 osób się zgłasza, jednej wyjdzie, jedna pochwali, 4 zhejtują, 3 się nie odezwą i idzie fama, że jest coś nowego, coś fajnego, coś działającego. A magia miłosna ma dwie proste podziałki. Magia bezpieczna, nie naruszająca wolnej woli drugiego człowieka, biała magia, cokolwiek by nie robił. Czy by, tak jak mówię, motylka przyszpilił szpilkami, czy by zrobił rytuał z intencją przyzwania 4 żywiołów. I magia czarna, czyli naruszająca wolną wolę spętania, czego nikt nie robi. Nawet jeżeli cokolwiek jest robione na zasadzie spętań, to działa bardzo krótkotrwale, a prawdziwe spętanie, czyli działanie z demonami, po prostu na polskim rynku non exist. Nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Dlatego tak to działa. Najpierw tu będą was oczyszczać, łączyć więzi i to jest w porządku. To jeżeli ktoś cały czas robi rytuały, jego moc wzrośnie, jest to do zrobienia. Zadziała w 50%, no bo albo facet ma wolną wolę, żeby wrócić, albo nie ma wolnej woli, żeby wrócić. Dlatego ja tych rytuałów miłosnych nie lubię, bo zawsze mówię, lubię coś, co działa. Lubię być, wiecie, sprawdzalna. Dlatego tych miłosnych nie lubię robić, ale je się robi, bo tych miłosnych to najwięcej wszyscy chcą. Ale nie dajcie się nabrać na szumne nazwy, nie dajcie się nabrać na to, że ktoś coś, bo ja wiem, jak działają fora. Na mój temat na forach jest mnóstwo rzeczy. Ja już latami tam nie byłam, ale kiedy jeszcze wpadałam i się przejmowałam, to byłam droga, a brałam 3 zł za pytanie swego czasu. Albo na przykład, jeżeli ktoś przychodził, brałam 20 zł. Zaczynałam swoją drogę lata temu i byłam wtedy droga i w ogóle w pałacu mieszkałam. Czego ja się nie naczytałam, to się w głowie nie mieści. A właśnie zakładanie fejkowych kont i chwalenie pewnej rzeczy, tak się wybijają żercy. Po prostu ludzie żerujący na ludzkiej naiwności. Także jeżeli usłyszycie kiedykolwiek o egipskim, srybskim, co wam da szumna nazwa? Dobry mag zakręci w kółko was 3 razy wokół własnej osi i zostaniecie uleczeni. Prosta sprawa. Także naprawdę nie dajcie się nabrać. Dzisiaj miałam maila, dzisiaj był post na szkole a propos egipskiego. Przez tygodnie nazbierało się tych maili, ja za każdym razem wyjaśniam. I to nie chodzi o to, że na przykład jakaś osoba, która proponuje rytuał egipski, chociaż tu to bym sobie pod jedną linię dała, to jest oszust, dlatego że ktoś sobie może być, coś sobie tam nazwał.
ale generalnie wpadanie w tryb, że tylko likwidacja czakr będzie dla mnie dobra, tylko rytuał egipski, bo to jest najmocniejszy. Nie mam rytuałów mocnych i mniej mocnych. Jest mag, mocny bądź mniej mocny. Proste. Także po prostu nie dawajcie się nabrać na tego typu rzeczy. Ja wiem, że i tak będziecie robić, mówię tak ogólnie, uroki miłosne. Związanie tej świecy czerwoną nitką naprawdę jeszcze nikomu nie zaszkodziło, bo nie narusza wolnej woli, ewentualnie otworzy drogi i możliwości. Jeżeli zrobi dla Was wróżka, tak jak ja na przykład robię miłosne, to się tak natłumaczy, że to nie działa to swoją drogą, jeżeli nie ma tej wolnej woli, tej woli bycia razem. Ale to się robi. Przyzywa się żywioły, prosi, oczyszcza tą osobę, intencyjnie otwiera drogi na siebie, otwiera serce, łączy te więzi energetyczne, które są, i jeżeli faktycznie ma wtedy zadziałać, to zadziała wobec wolnej woli. Natomiast nie robię spętań, wiem jak to działa, każdy przechodził taką drogę. Nie sądzę, że dużo osób zna się na diabelskich, demonicznych pieczęciach, tak żeby w ryzach utrzymać demoniczne siły, które spętania powodują. Nie sądzę, bo gdyby tak zapytać kogokolwiek o pieczęć konkretnych demonów, jak wygląda, jak ją dokładnie wyrysować, co z tym zrobić. Nie sądzę, a bez takiej kabalistycznej wiedzy to można sobie w kij nadmuchać przy spętaniu, to można robić po prostu uroki, czyli znowu zadziała, nie zadziała. Wiadomo, no to jest taka ostatnia deska ratunku, żebyśmy my czuli się, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten ukochany, który nas nie kocha na przykład, do nas wrócił, ok? Ale nie dajcie się nabrać na szumne nazwy tylko dlatego, że coś stało się cholernie modne. To tak samo jak nagle była zdyskredytowana magia prosta, dlatego, że magia wysoka w ogóle, a magia coś tam. Tak naprawdę magia prosta jest magią użytkową. Masz być zdrowy, piękny, ładny, bogaty i z miłością. I to ma zadziałać. Tak jak było z dwupunktem. Magia już nie dwupunkt. Na czym jest dwupunkt? Zamieniasz jedną rzeczywistość w drugą na zasadzie swojej woli, swojego odczucia. Swojego odczuwania. To czy ja użyję świeczki, czy dwóch dłoni do wyczucia dwóch punktów, są tylko inna estetyka działania, tak naprawdę jedno i to samo. Także tak. Tak patrzę. Bardzo ważne zdanie. Kilka fejkowych kont, jedno nagania drugie. Tak, dokładnie tak to działa. Siedzę w tym, wiem jak to działa, widzę. Są podobne wpisy, czasem są wpisy kopiuj wklej. Bez sensu. Ja mam wrażenie, że właśnie to nakręcanie ludzi na pieniądze, spętania pewien pan C i za 15 tysięcy robi. Przy czym gówniarz, za przeproszeniem, koło pieczęci diabelskich to nawet nie siedział. Więc to nie są spętania, tylko uroki. A potem jeszcze jak nie zapłacisz, bo nie zadziałało, nie wiem, chcesz odzyskać kasę, po pierwsze musiałbyś iść na policję, udowodnić, że wpłaciłeś, a po drugie straszą, że zakopią zdjęcie na cmentarzu. No i się pytam, chyba najbezpieczniejsza ziemia wokoło. Także po prostu nie dać się zastraszyć, nie dać się omamić, nie dać się na te egipskie bzdury, bo mnie to wkurza, bo jakby mi ktoś powiedział, ktoś mi robił rytuał miłosny, silny, mocny, bo chciałam. Okej, ale jak już jest wielkie wytworzenie egipskiego, ja naprawdę stworzę na sklep rytuał mezopotamski na, nie wiem, na przeciw koronawirusowi. Mezopotamski. Będzie najlepsiejszy, bo będzie mezopotamski po prostu. Jeszcze starszy prawie niż cywilizacja egipska będzie. Z miasta Ur, z samego Nabuchodonozora będzie. Wyobraźnię mam taką, można by było takie rzeczy robić. Po prostu nie dajcie się, kochani, nabrać, bo jest to fatalne w skutkach. Wam, energetycznie to wam się nic nie stanie, bo taki ktoś, kto nabiera kogoś na coś, to on gówno robi, gówno zrobi. No, tylko szkoda kasy. Po prostu szkoda kasy. Także nie dać się nabierać na szumne nazwy, że któreś rytuały są lepsze od niektórych. No tylko mak może być lepszy bądź gorszy. Też nie szukajcie, bo też jest często, tu mi ktoś robił, tu mi ktoś robił, wy z nazwiskami sypiecie. Tylko ja nie chcę tutaj nazwisk, bo nie o to chodzi. Ja nigdy nie używam nazwisk. Ja mogę przestrzegać przed sytuacją, żebyście byli mądrzy i żebyście myśleli, ale nie będę używała nazwisk, bo nie o to chodzi. Po prostu myślcie.
I też nie szukajcie, że któraś wróżka Wam coś zrobi i będzie lepiej. Z miłosnymi, to znaczy ja jestem pewna swoich rzeczy do finansów, jestem pewna do zdrowotności, do wyciągania ludzi z guzów, raków, z tego typu rzeczy, oczywiście tylko energetycznie, bo nie jestem lekarzem. Jestem pewna działania tej energii. Natomiast miłosne wyjdzie bądź nie wyjdzie, na dwoje babka wróżyła i musicie sobie to uświadomić. Myślę, że lepiej by Wam zadziałało, gdybyście kupiły sobie, czy kupili te dwie różowe świece, związały na trzy supełki nitką czerwoną i nitką różową, spalili w intencji, bo Wasza intencja jest mocna, chcecie tego człowieka, niż pałętanie się i płacenie grubych pieniędzy po pseudo osobach i właściwie nie pseudo manipulantach, przepraszam, tylko manipulantach. Także po prostu nie dajcie się zwieść, a ten egipski już dzisiaj przy dwóch rzeczach, które się zebrały naraz, tego posta na szkole i tego maila, w którym tłumaczę z tym egipskim, że to nie jest tak, że to nie działa, to mnie telepło i mówię, zrobię taką krótką audycję, tak naprawdę. Żebyście wiedzieli, żeby to gdzieś poszło w eter. I jaką mam prośbę, jeżeli jesteście na jakiś, nie wiem, w forach, stronach, albo sami chcecie, udostępniajcie to, żeby ludziom się otworzyły oczy, że proste rzeczy są prostymi rzeczami. Nie ma magii bardziej skomplikowanej, znaczy jest skomplikowana w czynieniu, że tam trzeba po prostu co do kropki wyrysować pieczęć, to jest. Ale nie ma magii silniejszej, magii mniej silnej. Są różne sposoby na wszystko, ale nabieranie się na szumne nazwy, które nie mają podłoża historycznego, a rozmawiacie, przypominam, z historykiem, to jest bzdura i bezsens, bo ktoś sobie coś wymyślił. I na czym polega ten rytuał? Że weźmiesz trzy czerwone świece, jakby w Egipcie mieli trzy czerwone świece i weźmiesz normalnie nóż egipski, który nawet nie wiesz, jak wygląda, i se odetniesz złe rzeczy? No nie weźmiesz, bo nie istnieje po prostu. Czyli na wkurwie zadziałałam, ale mówię, trzeba to po prostu wyjaśnić i wytłumaczyć, bo mam dosyć tłumaczenia na maila, że rytuał egipski jest po prostu szumną nazwą czegoś, co może ktoś coś robi, nie wiem, tworzy, działa, ale se nazwał i lecimy na famie. Lecimy na famie. To tak jak są modne, nie wiem, kroksy, albo są modne Nike, albo są modne coś, lecimy na modzie. Jesteśmy tak konsumpcyjnym społeczeństwem, że się nawet nie zatrzymamy na 3 sekundy, żeby się zastanowić, czy to nie jest tylko kwestia firmy albo nazwy. Tak. To chciałam powiedzieć. Czy w ogóle macie jeszcze jakieś pytanie, jakieś pytania tutaj do tego wszystkiego? Tak jak mówię, uroki miłosne były, są, będą. Rozumiem. Ja robię, ty robisz, on robi, wszyscy robili, zawsze robili, robić będą. Jaskiniowcy pewnie też 3 razy tańczyli wokół ogniska, żeby zrobić urok miłosny na panią jaskiniową. Albo mamuta przyniósł i ją zauroczył i też było pięknie. Zawsze tak było. No, wspieramy się tą energią, ale pamiętajcie, że rytuał miłosny ma być energią wspierającą, a nie energią niszczącą, destrukcyjną, energią, która nie woli. To jest do zrobienia. Magia może wszystko. Tylko jeżeli robi się kosztem wszystkiego, to potem wszystko zostaje odebrane. Taka prosta prawda. Ja wiem, mogłabym stworzyć na przykład sygil, pieczęć przy pomocy złych i dobrych sił na permanentne bogactwo. Ale jestem przekonana, że trwałoby ono jak w kwiecie paproci do jakiegoś momentu, a potem by to się wszystko zrujnowało. Ja do tego, co posiadam, mam, jaką mam pozycję, uważam, że jestem świetną wróżką, świetnym magiem, dochodziłam latami, bo wiem, że magia ma być popchnięciem do możliwości, które ja mam wykorzystać, a nie, że nagle zrobi się wszystko, bo nagle to pan Twardowski też na księżycu wylądował. I tak jest z każdym rytuałem. Dlatego nie wygrałam w Totka, bo można by to było zrobić. Tylko jaki byłby potem tego koszt i co bym straciła, tego nie wiem. Nie przyciągam Mietka, bo nie wiem, jaki byłby tego koszt i nie wiem, co mogłabym stracić. Dlatego pamiętajcie, żeby robić rzeczy, które mają popchnąć nas do działania, a my, jako istoty świetliste, mamy to działanie potem wykorzystać i wzmocnić. Czy to dotyczy rytuałów miłosnych, czy to dotyczy rytuałów finansowych, czegokolwiek. Nie dajcie się zwieść szumnymi nazwami, milionami dolarów. Dlaczego u mnie rytuały to jest dowolna dotacja na rozwój kanału? Dlaczego? Dlatego, że magia, i to już jest w wikańskiej ścieżce, nie bierze, pieniądz jest dla nas wymianą finansową teraz, bo ja sobie bułkę kupię.
ale nie ma określonego cennika. Jak idziecie do szeptuchy, ona wam nie powie ile. Kładziecie na stół ile chcecie. Dlatego ja przyjęłam taką starą zasadę, że 12 jajek, kopa kur przysłowiowych. Teraz mamy trochę inną wymianę towarowo-usługowo-pieniężną, a nie towarowo-towarową, tak, że tam za kury jajka, wiadomo. Ale nie dajcie się nabrać na miliony dolarów, to jest wiedza, to jest umiejętności, niech ludzie, którzy robią dobre rzeczy, nie, że tam świat zbawiają, to nie o to chodzi, tylko robią dobrze te rzeczy, w których się kształcili latami, to jest nauka. Ja siedzę 20 lat w czytaniu, szukaniu, grzebaniu, jak mówię, jako historyk, mam wejście na archiwa, do których wy nie będziecie mieli wejścia. Po prostu. Taka przewaga. Fajnie, może dobrze, że na tą historię poszłam. Grzebę w tych rzeczach. I jak ludzie robią dobrą robotę, to niech robią, ale nie dajcie się nabijać w butelkę szumnymi nazwami. Elcia się pyta, Biblia Szatana czytać czy nie czytać? Czytać. Czytać trzeba wszystko. Dlatego, że jeżeli wiesz, jak wygląda ciemna strona, to wiesz, jak ją zwalczać. Akurat czytać to trzeba totalnie wszystko, jak nie czytać. I przyswajać najlepsze wiadomości. Wiedzę trzeba mieć łeb jak sklep i jeszcze półki pełne. Także naprawdę, nie dajcie się zwieść, nie przekombinowujcie, nie róbcie non-stop rytuałów, jeżeli nie zadziała jeden bądź jego trzykrotność. Ja też mam taką zasadę, że robię jeden rytuał, sprawdzam w kartach, wychodzi kiepsko. Robimy do 3 razy, ale bez dosyłania kasy. Bez dosyłania, to jest po prostu trzykrotność rytuału. Mam nadzieję, że przyjdzie moment, kiedy będzie można do mnie przyjść i zrobić pewne rzeczy na żywo, tak jak spalanie lnu, jak jajko. Miejsce musi się wyszykować, to wszystko trwa, to jest proces, to są lata. Także nie dajcie się nabrać na szumne egipskie ciemności, bo się ciemnogród nam z tego robi. Ja rozumiem, że ktoś tam, nie wiem, przekazał sobie tu, że trzeba 3 kury normalnie tam tutaj i w ogóle. Czy to jest odpowiednia pora? Czy to jest odpowiedni czas? Czy to jest to jest po prostu magia, a nie nazwa. Tę nazwę mam już potąd po korzonki. Jak mi się dzisiaj zgromadziło e-maili i wszystkiego egipskiego, to po prostu mówię, robię pogadankę na takim nerwie. Dokładnie tak. Magdalena mówi, zapłata musi być, ale to nasza decyzja, jaka ważne, by długu nie robić. Znaczy ja też może rozumiem osoby, które mają cennik, ale z drugiej strony wiecie, że to jest żerowanie na ludziach. Jak przychodzi do mnie ktoś, kto potrzebuje wyjść z długów, to wezmę od niego 1000 zł. Ja wezmę od niego, jak on zarobi 1000000. Perfekt. Dlaczego nie? Ja nawet wezmę procent, jeżeli jest na zasadzie na przykład sprzedaż nieruchomości, bo jesteś pośrednikiem nieruchomości. Ale to jest uczciwe wtedy, tak jak adwokat bierze procent za sprawę, którą wygra odszkodowanie. Prawda? Czy wierzę w szatana? Ja nie muszę wierzyć. Ja wiem, że jest. Cóż to za pytanie? I jeszcze wcale nie ma takiej złej energii. Lucyfera to nawet wręcz lubię. Belzebuba trzymałabym się z daleka, bo jest lekko energetycznie popaprany, ale taki Boruta i Rokita, cycuś, fajnie się z nimi współpracuje. Takie tam duszki słowiańskie drzewne, przekształcone w diabły. Także ufajcie wiedzy, ufajcie ludziom. Jest parę osób, które świetnie na tym rynku rzeczy robi, nie powiem, że nie. I nie ufajcie szumnym nazwom. Tyle mam do powiedzenia o tym cholernym, upierdliwym, gdzie się natłumaczę i napiszę jak kretyn, rytuale egipskim, żeby się nie dać łapać na to, że ciocia Klocia założyła 400 kont. To jest też praca, ja rozumiem. Powiedziała, że wszystko działa, bo to jest w ogóle najcudowniejszy rytuał. Ktoś go widział w ogóle? No właśnie. Online? W ogóle? Dlaczego ja na kanale robię jakiekolwiek rytuały z wami? Tylko dlatego, na początku to się czułam w ogóle jak kretynka, bo to dziwnie wygląda. Tu śpiewa, tam tańczy, tu sypie proszkiem. Dziwadło. Ale tylko dlatego, żebyście widzieli, jak ja praktykuję moją rytualistykę. Jak ja sobie rozpisuję pewne rzeczy. Jak ja to robię. A taka ciocia Klocia, czy umieściła cokolwiek, co robi, poszperaj w necie, zanim zaufasz. Poszperaj w necie, zanim zapłacisz. Czy ta ciocia Klocia nagrywa, nie wiem, co robi, jak robi, po co robi, coś prowadzi? Czy coś wytłumaczyła, czy tylko mówi, że wie?
Dlatego ja nie będę taką ciocią, klocią, która po prostu po to robię te rytuały, bo ja mogłabym je robić poza. Pełnie, nowie, ze dwa razy mi się zdarzyło nie zrobić ze względu na to, że internet nie ruszył. Ale robię z uporem maniaka, żebyście widzieli, jaka jest estetyka mojego działania. Że rytuały nie polegają na to, że będę dzwoniła dzwonkami 400 godzin, a nie przepracuję energii. Że rytuały polegają na słowie, na zaklęciu, na tym, żeby otworzyć, zamknąć krąg, wezwać potrzebne siły, żebyśmy byli w tym kręgu razem, żebyście widzieli, jak to wygląda, a wtedy, jeżeli zechcecie, żebym ja coś zrobiła, to ja to będę robiła. Już wiadomo, nie nagrywam każdemu pojedynczemu osobnikowi, jak ja tam czynię rytualnie i robię, ale wiecie, jak ja to robię. Także uważajcie na takie osoby, które znikąd wiedzą wszystko. Po co nagrywam na kanale pogadanki o magii, o kartach? O stosowaniu tego, o stosowaniu owego, żebyście wiedzieli, że wiem. Przy okazji się nauczyli też, bo dlaczego nie? I tak nie każdy zostanie magiem i czarownicą, sorry, a coś można wykorzystać. To żadna konkurencja, więc ja się nie boję dzielić wiedzą, bo sama wiem, że jakby mi ktoś tłumaczył fizykę kwantową, to bym usiadła, może zrozumiała, ale bym nie wykorzystała. Więc sprawdzajcie, co ludzie, a teraz techniki są przeróżniste, co ludzie umieszczają. W jakiej działają estetyce, czy cokolwiek robią, a ja mam wrażenie, że jest może pięć kanałów, tak naprawdę, które umieszczają, co robią, pokazują, co robią, pokazują, jak robią. No i wtedy wierzę, że robią, że wiedzą, że znają, dzielą się wiedzą. Nie dlatego, że uwielbiam wszystkich, będę się dzieliła wiedzą, dlatego, żebyście widzieli, co wiem. I to jest i tak jakaś cząstka skondensowana, oczywiście, ale już mogę pchnąć. Zobaczcie, to robię, tamto robię, tamto działa. Dlatego trzeba sprawdzać, a po to mamy media, że możemy wejść do każdego na fejsa, zobaczyć, czy nie zastrasza ludzi. Fora omijałabym z daleka, bo tak naprawdę reklama jest reklamą tysiąca fejkowych kont, antyreklama jest antyreklamą tysiąca fejkowych kont. Dlatego ja na swój temat nic nie czytam. Ufajcie sobie, zróbcie research, nie wiem, nie pytajcie przyjaciółek, bo one nie będą wiedzieć, jeżeli czegoś tam nie potrzebują i nie szukały. Internet, jeżeli chcesz się dokopać do ludzi, co nie robią, to potąd dawam informacji. Ufajcie tym, którzy potrafią pokazać twarz. Pseudonim, tutaj jeszcze bym nie powiedziała, dlatego że pseudonim tak naprawdę może być tym magicznym imieniem posługującym się na zewnątrz. Dlaczego nie? Pokażą twarz, pokażą, co robią. Pokażą, jak działają, pokażą, czy mają wiedzę, czy tylko mówią, czy mają wiedzę. Jeszcze mailowo, jeszcze w ogóle nie ma adresu, nie ma czegokolwiek. Ja rozumiem, że innym trybem idziemy w szeptuchy, ale tu jest, one mają już 80 lat. Od 50 lat przyjeżdżają tam ludzie. Wszyscy wiedzą, że to działa, więc tu w ogóle, sorry, nie trzeba reklamy. Natomiast te nowoczesne media i te nowoczesne szeptuchy, nowoczesne wróżki, sprawdzajcie, czy cokolwiek potrafią. A dlaczego? Ja mówię, nie musiałabym pokazywać swoich rytuałów, nie musiałabym tego robić. Robię to po to, żebyście zobaczyli, jak działam. Na przykład, nie wiem, Kasi nie spodoba się moja estetyka, bo ona wolałaby, żebym, nie wiem, robiła, nie wiem, taniec wiatru i coś tam na rzęsach. W porządku, idź do takiej osoby, która tak robi, ale też pokazuje, że tak robi. Swoją estetykę musimy sobie znaleźć. Wy wiecie, jak ja działam, jak stawiam karty, że odpowiadam z jednej karty, czasem z trzech, że mam przebłyski jasnowidzenia, zanim coś odpowiem, to potem karty to pokazują. Wiecie, jak działam. Że nie będę udawała, że mam tysiąc kart rozłożonych na stole, a teraz się w ogóle skupiam, mantruję. Och, jak przypływa energia, muszę jeszcze 500 wziąć, bo normalnie mnie sponiewierało mnie. Z tej energii mnie sponiewierało, to 500 na pewno. I tysiąc kart na stole będzie. Nie. Potrafię odpowiedzieć z jednej karty, bo jest konkretna. Czy on mnie zdradza? Jeb kapłanka. Konkret, tak, po prostu jedna karta odpowiedziała. Także, jeżeli chcecie poszukać sobie innej estetyki, innego prowadzącego, to jest bardzo w porządku, bo na pewno jest kupę fajnych osób. Tylko zobaczcie, co robią, co mówią, co pokazują. Tak, kicia jest jak poduszka, już poszła spać. No, tak was chciałam ostrzec po prostu z nerwa, bo właśnie odpowiadam na maile egipskie. Same egipskie, po prostu rytuały egipskie. Jestem zmęczona rytuałem egipskim. Jak nigdy mnie nie męczą rytuały i nigdy mnie nie męczą karty, to aktualnie się zmęczyłam egipskim rytuałem. Wow, brawo. Także tak. Buziaki dla Was. Trzymajcie się, myślcie. Jeżeli. Ja nie wiem, jak. Ja to akurat nie. Bo ja jak kupuję, to kupuję tak. To.
Ale to ja 10 lat pracuję z intuicją. Natomiast jeżeli bym była nie sobą, to sprawdzałabym rozmiar buty, pomacała, powąchała, polizała, popatrzyła. Nie, one lecą, rytuał już, miło, egipski rytuał. Tak, sprawdzajcie, kto co pokazuje, co umie, co robi. Albo jeszcze jedna rzecz. Tego nie pomyślałam i chyba tak zrobię. Dostałam ostatnio, też było jakieś naciągactwo typu, ktoś dostał wypis, dwie strony A4, wszystkich możliwych podczepów, gdzie było, świetna w ogóle robota, zagwiazdkowane co ma. Klątwa trzy razy, jakby jedna nie wystarczyła tam było. Tutaj jakieś myślokształty, podczepy, ja wiem tam, ale normalnie dwie strony A4 i tu zagwiazdkowane i co jest, a najlepsze była ta klątwa trzy razy. Ja sobie myślę, matko, raz nie wystarczy. Trzeba trzy. No i oczywiście pinset przysłowiowe, zaściągnięcie tego. Okej, robota jest robota, ale kto w ten sposób, a nie wiem, może to poważnie wygląda, jak się tak diagnozuje na diagramach. Może ja powinnam też tak wprowadzić. Diagram wahadełko, pinset za diagnozę, to jest 3 minuty roboty. No dobra, 5 minut roboty. Ja chyba to wprowadzę. 5 minut roboty zdiagnozowany, klątwa koniecznie 3 razy, bo raz naprawdę nie wystarcza. 3 razy klątwa, 3 razy. I potem jeszcze 1500 za ściągnięcie. Słuchajcie, jeżeli robi się rytuał oczyszczenia, nieważne jest, co jest źle. Nawet jak karty pokażą enigmatycznie, zła energia. Nie pokażą, że konkretnie, że siódme pokolenie wstecz od strony matki. Tam ksiądz zgwałcił, nie wiem, jednorożca i ten urodził bałwana, tak? Nieważne, nieważne co jest. Ważne, że się robi po prostu takie jebut oczyszczenie. A nie dwa wypisy A4 i te trzy razy klątwa to mnie zatrwożyło. Ja byłam zatrwożona, byłam. Także słuchajcie, takie rzeczy dostaję. Też nie chcę, wszystko mailowo, to wiecie, to jest dużo, to jest pisanie, dlatego wolę sobie zrobić filmik i myślę, że do jakichś osób tam to wszystko dotrze. Także naprawdę. Karolina się zastanawia, że wizualnie działa lepiej. Ja normalnie zrobię diagram. To jak jest tak, usuwam z aury, ciała, klątwy, uroki, złe oko, magię, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, stójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rotowe, negatywne egregory. Wyjdzie mi z dwie strony A4 i będę tym wahadłem tam machać. Może faktycznie, że wizualnie działa lepiej. Zacznę się ubierać w te głupie kiecki, znaczy w te fajne kiecki rytualne moje, a mam ich trochę, można tutaj zadziałać. Zacznę robić normalnie podczepy na diagramach i stawiać 15 kart. Znaczy postawię jedną, dorzucę resztę, będzie wyglądało, że czytam ze wszystkich. To jest jakiś pomysł na zarobek, słuchajcie. Grafy też będę robić, dokładnie tak. Grafy będą. Myślcie, kochani, myślcie, nie dajcie się nabrać. I do zobaczenia Wam po prostu. Cała emocja, aż się zdyszałam z tego gadania. Taka jestem zdenerwowana. Tak to było. Też Was love you normalnie wszystkich. Jak możecie, umieszczajcie, lajkujcie. Klonujcie to, klonujcie tą zdenerwowaną wróżkę, niech krąży po portalach po prostu. Także znowu będę miała hejterów od groma, bo co się odezwę w jakiejś słusznej sprawie, to mam potem 20 maili pod tytułem: kim ty jesteś, brudnymi paluchami w te karty? No nie, mogę i nogą tasować, no byle dobrze powróżyć. No ręką, nogą, nosem, z żelek powróżę, bo jak człowiek jest w czymś świetny, to po prostu jest. Także oddychamy, dokładnie tak. I buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnych pogadankach, jak się zdenerwuję normalnie.